Gdy po raz pierwszy wziąłem tę gitarę do ręki, wydawało mi się, że mam do czynienia z Bentonem idealnym. Nie wiem, czy to kwestia rocznicowej serii, czy po prostu tego konkretnego egzemplarza, ale poprawiono w nim praktycznie wszystkie babole, na które narzekałem w poprzedniej Fusionowej recenzji. Niestety w temacie sprzętu gitarowego cuda się nie zdarzają i ta gitara posiada jeden ciekawy mankament, który sprawia, że za 1500 zł nie kupicie sobie super tele w stylu Ibaneza AZS, ale uwaga, nawet gdyby kosztowała dwa razy tyle, byłaby tego warta. Panie i panowie, oto Harley Benton T25TH w wykończeniu Fire Mist. Jak już zdążyłem wspomnieć, w tej gitarze prawie wszystko się zgadza. Zobaczcie sobie to wykończenie, które moja kamera bardzo dobrze oddaje, bo sprawdziłem sobie to w preprodukcji. Jest to satynowe złoto, ale odcieniem przypominające bardziej miedź niż takie żółte złoto. Fajny pasek czarny odcinający top od reszty korpusu na całym obwodzie. Dodatkowo przepiękny pieczony klon, prążkowany, który według mnie prezentuje się znacznie lepiej niż moim Ibanezie za 8000. Bardzo to lubię. I drobny detal, który odróżnia te gitary od typowej serii, czyli mamy napis 25-lecie Harley Benton. Przechodząc do ważniejszych tematów, to co mnie absolutnie zmiotło z planszy to fretwork. Mamy tutaj progi stalowe, blacksmith, montowane w droższych gitarach, ale nie tylko surowiec jest wysokiej klasy, ale również jego obrobienie. Nie ma tutaj żadnych wystających progów, nic nie rani w palce, a dodatkowo zostały one wypolerowane. Czyli to, na co narzekałem w tamtym Bentonie różowym, zostało tutaj wyeliminowane. W to mi pewnie nie uwierzycie, ale to wiosło przyszło do mnie z jakimś podstawowym setupem. Mamy świetnie ustawione siodełko, wyregulowany mostek razem z menzurą i akcję strun, która po wyjęciu z pudełka pozwala komfortowo grać. Absolutny sztos. Pod kątem brzmienia ciężko będzie tą gitarę zaszufladkować. Na pierwszy rzut oka mamy Telecastera z dwoma humbuckerami, więc kojarzymy sobie raczej z jakimś rockowym, metalowym graniem, ale pod potencjometrem tonu kryje się rozłączanie cewek, więc mamy tak naprawdę 6 ustawień od takich quasi-singlowych, które naprawdę brzmią świetnie, co wam zaraz zaprezentuję, do soczystych, mięsistych, humbuckerowych przesterowań. I teraz uwaga! Te przetworniki to nie Roswelle, tylko Tesla, według mnie wyższa półka, która jeżeli chcecie wymaga wymiany, ale nie ma tu takiego wrażenia, wiecie, taniości, że podłączacie tą gitarę do swojego zestawu i czegoś jej brakuje. Przy tych przetwornikach spokojnie mógłbym zostać, chyba że potrzebowałbym czegoś konkretnego. Teraz przechodzimy do sedna odcinka, na który pewnie czekacie, czyli mankament. Otóż mostek działa, ale tylko w jedną stronę.
To znaczy, jeżeli opuszczam strojenie, gram sobie, robię bendy, opuszczam, wszystko jest w porządku. Ale wystarczy, że ruszę wajchą w drugą stronę, to mostek nie wraca na swoje położenie. Więc nie jest to najlepiej wykonany montaż tremolo, bo z tego co wiem, to nie jest przypadłość tego typu mostka, tego Wilkinsona, tylko po prostu złego zamocowania go w gitarze. Można byłoby się z tym bawić, myślę, że jakiś lutnik spokojnie by sobie dał z tym radę. Natomiast no nie oczekujcie, że w gitarze za 1500 zł będziecie mieli tremolo Gotoha rodem właśnie na przykład z takiego Ipka, gdzie można w każdą stronę kręcić i nie rozstraja się praktycznie tak skutecznie jak Floyd Rose. Podsumowując, uważam, że nawet gdyby ta gitara kosztowała 2,5 tysiąca złotych, to byłaby warta każdej złotówki. Ja wiem, że logo Harley Benton w niektórych wywołuje trend, że jesteście przesiąknięci opiniami w internecie, że to są wyroby gitaropodobne, wyroby stolarskie, takie komentarze czytałem pod swoimi filmami, ale przerobiłem tych gitar kilkanaście i mam zupełnie inną opinię. Jeżeli chcecie zaczerpnąć wiedzy u źródła, a nie z wielu źródeł, po prostu kupcie sobie taką gitarę na Tomanie. Jeżeli coś będzie nie tak, macie 30 dni na zwrot, bezproblemowy. Gorąco polecam ten sklep, a gdy kupujecie tam cokolwiek, niekoniecznie Bentona, jakikolwiek produkt, korzystając z mojego reflinka, wspieracie moją pracę. Ogromnie Wam za to dziękuję, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, gitary w dłoń! A, no i zapomniałbym Wam powiedzieć, że ta gitara ze mną zostanie. Jeżeli stwierdzę, że za mało na niej gram i za bardzo się kurzy, to po prostu puszczę ją w świat komuś, kto potrzebuje sprawdzonego instrumentu, a sam jeszcze pobawię się z tym mostkiem, zobaczymy, co uda mi się zrobić własnym sumptem.